Na boisku przy szkole we Włodowicach w gminie Nowa Ruda odbyła się uroczystość obchodów Gminnego Dnia Strażaka. Gminny Dzień Strażaka obchodzimy rok rocznie. Staramy się, aby w każdym roku obchodzić je w innej miejscowości. No jest to święto Święto ogólnopolskie i święto, które odbywa się również w powiecie kłodzkim. Dzisiaj jest szczególne, ponieważ w dniu dzisiejszym będziemy święcić ten wóz strażacki, który stoi tutaj za nami. Został on zakupiony ze środków z budżetu gminy Nowa Ruda. Koszt tego samochodu to około 240 tysięcy. A samochód uroczyście poświęcił ksiądz proboszcz Jarosław Gańbor z parafii świętego Piotra Kanizjusza we Włodowicach w gminie Nowa Ruda. Do duchom z Włodowic był ten samochód bardzo mocno potrzebny ze względu, że wcześniejszy samochód już nie był w stanie przejść przeglądu technicznego i nie mogli bezpiecznie brać udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. A co to jest za model pojazdu? Jest to Opel Movano. I w co on jest wyposażony? Samochód jest wyposażony w 160-konny wysokoprężny silnik, blokadę tylnego mostu, zbiornik na wodę o pojemności 300 litrów z agregatem wysokociśnieniowym do gaszenia takiego szybkiego reagowania. W gminie Nowa Ruda jest 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które uczestniczyły w obchodach tego święta strażaków. W tym dniu zarząd oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Nowej Rudzie przyznał 78 odznak za wysługę lat członkom OSP Jugów, Wolibórz, Sokolec, Bożków. Ponadto odznaczono 6 złotymi, 1 srebrną odznaką młodzieżową drużynę pożarniczą z OSP Jugów. Prezydium Zarządu Oddziałowego Powiatowego OSP RP w Kłodzku pozytywnie zaopiniowało nadanie 38 odznak wzorowy strażak. Są to lata pracy, lata zasług i wszystkiego tak się zbiera to do kupy, że tą odznakę w końcu się dostało i dotrwało do tej odznaki. A ile lat już pan jest ochotnikiem? Od 2010 roku. W jakich akcjach uczestniczył? No różnych, i pożarach, i miejscowych zagrożeniach, i wypadkach drogowych, prawie we wszystkim już, można powiedzieć. Czy były takie akcje spektakularne, ratujące bezpośrednio życie człowieka? Świerki, wypadek bodajże 2011 rok śmiertelny, gdzie już my reanimowali człowieka. Udało się uratować? Niestety nie. Jestem czynnym strażakiem od 3 lat. Po ukończeniu kursu podstawowego uczestniczę w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast od najmłodszych lat już byłem w młodzieżowej drużynie pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Kłodzkiej. No dziś udało się zdobyć wyróżnienie, odznakę strażaka wzorowego. To zobowiązuje? Jak najbardziej zobowiązuje, pomimo tak młodego wieku, bo 21 lat, ale duże wyróżnienie. Bardzo często łączymy te święta z piknikiem rodzinnym, tak żeby wszyscy mieszkańcy z danej miejscowości i gminy też Nowa Ruda mogli się wspólnie spotkać i pobawić. Tak więc tutaj dzisiaj wszystkich mieszkańców zapraszamy na piknik rodzinny. Co można życzyć strażakom w dniu ich święta? W dniu święta strażaka życzę im wszystkim zdrowia, pomyślności, przede wszystkim bezpiecznych powrotów z akcji. Co można życzyć? Tego chyba, co zawsze wszyscy życzą, żebyśmy tyle samo wracali, co wyjeżdżali, a najlepiej, żebyśmy w ogóle nie brali udziału w akcjach ratowniczych, żebyśmy nie musieli wyjeżdżać. My również przyłączamy się do tych życzeń i oby naszym strażakom, ochotnikom nigdy nie brakowało sprzętu tak bardzo potrzebnego do ratowania życia ludzkiego.